Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max, ja jestem oczywiście Max. I zapraszam Was na taki pierwszy, króciutki filmik dotyczący kampanii prezydenckiej 2015, która na całe szczęście już się zbliża ku końcowi. Sorry, że tak trzymam mikrofon, dziwnie to wygląda, ja wiem. Natomiast po prostu kabel jest zbyt krótki, a bym musiał siedzieć tak, żeby on sobie ładnie tutaj się rozłożył i byłoby to zbyt blisko, a nie mogę dalej odsunąć kamery, dlatego sobie będę ją tutaj ładnie mikrofonik trzymał. Staram się go schować, żeby tam żadnych skojarzeń dziwnych nie było. No ale dobra, słuchajcie. Wybory prezydenckie 2015 już powolutku zbliżają się ku końcowi. Poznaliśmy wielu kandydatów, niektórzy nas zdziwili, niektórzy nas zaskoczyli, a niektórzy po prostu standardowo wrażenia na nas żadnego nie zrobili. Po prostu są. Słuchajcie, ale właśnie 28 kwietnia, a więc dzień wcześniej, dokładnie wczoraj, mogłem ujrzeć po raz pierwszy w telewizji, w normalnym, spokojnym wywiadzie panią Magdalenę Ogórek. Dokładnie, panią Magdalenę Ogórek, którą widziałem tylko i wyłącznie fragmentarycznie, gdzieś tam w jakichś newsach, nie newsach, gdzieś tam na jakimś ryneczku, targu, gdzieś tam coś tam szła, coś tam kupywała i w ogóle wszystko, no i tyle, w ogóle widziałem panią Magdalenę Ogórek. Natomiast nigdy nie miałem okazji i przyjemności, że tak powiem, się bardziej jej posłuchać. Znaczy posłuchać się jej, w sensie słuchać to, co ona mówi na temat swojego planu, jeżeli chodzi o to, co by było gdyby. No i w końcu się, słuchajcie, odezwała. Szkoda, że tak późno, bo uważam, że gdyby takie spotkania, które właśnie będziecie mogli teraz zobaczyć, albo z pewnością już zobaczyliście, z pewnością dałoby to jej naprawdę wiele plusów. Bo niestety, albo istety, no telewizja ma ogromną siłę przebicia i tak naprawdę pokazywanie się w telewizji daje naprawdę więcej plusów niż minusów. Co do samego wywiadu, pani Magdalena Ogórek moim zdaniem przeprowadziła go naprawdę na wysokim poziomie. Widać było, że jest bardzo do tej rozmowy przygotowana, odpowiadała rzeczowo, składnie, ładnie, pięknie, przy okazji pięknie też wyglądała. Uśmiech jej po prostu jest powalający, zadbana, po prostu dla mnie. Kosmos. Jak ja bym miał taką prezydentową mojego pięknego kraju, to uwierzcie mi, że mieszkałbym bliżej po prostu, że tak powiem, tego pałacu prezydenckiego. Może bym mógł jakoś tak częściej po prostu na nią sobie po prostu popatrzeć. No ale dobra, słuchajcie, żarty na bok. Poważna teraz jest dyskusja na temat wyborów prezydenckich 2015. A kwestia dzisiejszego filmiku to jest pani Magdalena Ogórek. Za chwilę zobaczycie parę fragmentów króciutkich tego wywiadu. Na cały wywiad zapraszam Was na stronę TVN24. Fakty po faktach. Link będzie niżej w moim opisie. Sami będziecie mogli go posłuchać, zobaczyć, ocenić, skomentować ewentualnie, jak będziecie chcieli. I tyle. Ale co ogólnie to pani Magdaleny Ogórek, muszę Wam powiedzieć, że zrobiła na mnie bardzo dobre. Wrażenie i tyle. Tak jeszcze a propos całej kampanii prezydenckiej 2015, słuchajcie. Bardzo żałuję i jest mi z tego bardzo powodu przykro, że ludzie, niektórzy nie potrafią tego urzędu po prostu uszanować, bo moim zdaniem do Sejmu, okej, mogli tam pójść, nie wiem, pan Wiesiek ze sklepu spożywczego, tak, bo nie wiem, bo na przykład chciał, ma fajnych znajomych, po prostu go puścili go na listy wyborcze i wygrał te wybory, prawda? Pan Kaziu, który, nie wiem, jeździ sobie ciągnikiem i kosi sobie tam trawkę, do tego absolutnie nic nie ma. Czy to będzie gej, czy lesbijka, czy ktokolwiek jeszcze inny. Absolutnie nie, jestem bardzo tolerancyjnym człowiekiem. I tutaj absolutnie żadne rzeczy mnie, że tak powiem, nie drażnią. Murzyn, Chińczyk, Wietnamczyk, Afrykańczyk, kurde, nie wiem, Syberyjczyk, ktokolwiek inny.
Dla mnie jest to absolutnie bez różnicy, byle tylko się wywiązywał z tego, co obiecuję, przynajmniej w 5%. To byłoby naprawdę rzecz zdumiewająca i doskonała i po prostu bym się cieszył, że w końcu coś w końcu się udało zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o urząd prezydencki, słuchajcie, tutaj po prostu kwestia jest naprawdę ciężka kwestia, bo to jest jednak urząd, który reprezentuje nasz kraj, reprezentuje mnie, reprezentuje również ciebie i ciebie. A więc ja zawsze uważam, że jeżeli chodzi o urząd prezydencki, chciałbym, żeby to była po prostu osoba, która ten urząd w 100% będzie sprawowała należycie i odpowiedzialnie. Jeżeli ja widzę, pomijając pana Korwin-Mikke, bo to w ogóle jest dla mnie totalny kosmos, no to Paweł Kukiz to już w ogóle dla mnie, no, spuszczona woda i tyle. No bo tak de facto, no, jeżeli Kukiz stara się o urząd prezydencki, to dlaczego by nie mogła się starać o urząd prezydencki pani Cichopek na przykład, tak? Pani Cichopek, albo nie wiem, Wodecki, albo nie wiem, Sztur, albo nie wiem, Monika Olejnik, albo Krzysztof Ibisz, tak? No ale słuchajcie, no ale halo, kurwa, halo. Czy ja mam mieć do wyboru, niedługo będziemy mieć do wyboru tylko i wyłącznie celebrytów na stanowisko prezydenckie, czy po prostu poważnych, normalnych polityków, którzy okej, gadają głupoty, zachowują się jak się zachowują, tak dalej, ale jednak te pojęcia na temat polityki, no po prostu mają, tak, no mają. No Bronisław Komorowski, co by nie można było o nim mówić wiele złego, to jednak w tej polityce kilkadziesiąt lat po prostu siedzi i jakieś po prostu pojęcie ma. Jeżeli teraz Paweł Kukiz wygra wybory prezydenckie, to co on po prostu zrobi jako prezydent? No, będzie grał, będzie jechał, nie wiem, będzie jeździł, będzie robił trasę koncertową po całym świecie. No słuchajcie, no, po prostu troszeczkę powagi. I mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i mam nadzieję, że tego nie dożyje, gdzie moje dzieci, czy moje wnuki, czy moje prawnuki będą wybierać prezydenta między piosenkarzem, aktorem, a sklepikarzem gdzieś tam ze sklepiku podwórkowego, gdzie po prostu panu Heniowi się zachciał po prostu być prezydentem. Mam nadzieję, że tego nigdy nie dojdzie i mam nadzieję, że tego po prostu nie dożyje. A teraz zapraszam was na taki króciutki, wstępny fragmencik tego właśnie wywiadu z panią Magdaleną Ogórek. Grzegorz Kajdanowicz, dobry wieczór Państwu, witam w Faktach po Faktach. Niezależna i oficjalnie wciąż popierana przez SLD kandydatka na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Magdalena Ogórek jest dziś gościem Faktu po Faktach. Dobry wieczór, witam. Wszystko prawda, dobry wieczór. 3, 4, 5% tyle dają Pani sondaże, Pani Magdaleno. Na początku dawały więcej, to jest ten moment, kiedy trzeba sobie powiedzieć, że kampania nie wypaliła? Nie tylko na początku. Raptem kilka dni temu było 6%. Te sondaże się wahają. Natomiast żaden z kandydatów, jestem przekonana, że nie patrzy na te sondaże, bo myślę, że pan prezydent byłby już w ciężkiej depresji, bo od grudnia stracił prawie 30% w sondażach. I jest niekwestionowanym liderem wciąż z szansami na to, żeby wygrać w pierwszej turze. Ja myślę, że kandydaci mówią, jak sondaże są dla nich niekorzystne, że rzeczywiście na nie nie patrzą, ale tak naprawdę to jedyna skuteczna i jedyna dobra metoda, żeby zweryfikować układ sił, jaki jest w kampanii wyborczej. Dziś ten układ sił wygląda dla pani bardzo niekorzystnie, stąd pytam, czy może sobie pani powiedzieć już dziś, że ta kampania jest niewypaliła, jest nieskuteczna. A pan użył takiego zdania przed chwilą, że pan Bronisław jest niekwestionowanym liderem. Na czym pan opiera na sondażu, to? Na sondażach. I proszę nie, 50% ale proszę nie wmawiać Polakom, że jest jeden kandydat w tych wyborach, bo to jest nieprawda. Jeżeli pan pozwoli, chciałbym się odnieść. Polacy wiedzą, ilu jest kandydatów. Pani jest przecież jednym z kandydatów. Bronisław Komorowski jest tylko liderem sondażu. Czy pani jest w ogóle politykiem lewicy? Powiem tak, jest. Centrum? Ja jestem kandydatką niezależną. A to ja wiem, bo to pani podkreśla na tak. Każdym kroku. Tylko niezależny kandydat, gdzie ma, gdzie są jego poglądy? Na lewicy, w centrum? Ja rozumiem, do czego pan mnie próbuje sprowokować i na pewno do 10 maja z kim, że tak powiem, rozmawiam. Ale mój program jest jasny. Ja przedstawiłam program wolnościowy, program, który, gdyby go spuentować, skonkludować, myślę, oparłby się w takiej, zasadziłby się na definicji gospodarka rynkowa, socjalne państwo. I to socjalne państwo to jest ten punkt, który bardzo mnie łączy z partią, która mnie wsparła. To jest ten nasz punkt styczny. Oprócz tego ten program jest wolnościowy.
wolnościowy. Natomiast nie można w wyborach na urząd prezydenta próbować sytuować się w jakiejś stronie, bo prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków i jak obejmie ten urząd, jeżeli uzyska ten mandat zaufania, to wówczas musi być prezydentem Polaków od prawa do lewa. A pod programem Sojuszu Lewicy Demokratycznej pani się podpisuje? W całości? Ja mam swój program wolnościowy. Panie redaktorze, jak mogę się podpisać pod programem, jak mam swój? To od partii dostałam wsparcie tego programu, z czego się bardzo cieszę. I z tym programem wychodzę do Polaków to codziennie pani na ulicę. Uważa na... Czy uważa pani, że reakcja polskiego rządu w sprawie wypowiedzi szefa FBI była adekwatna do sytuacji? Ja ciągle nie rozumiem, dlaczego my reagujemy tak histerycznie, bo oczywiście, no właśnie, że... to już pani oceniła, histeryczna reakcja, tak? Histeryczna reakcja, bo oczywiście, że źle się stało, że padły takie słowa. Nie wiemy, jaka była geneza, mało ciągle wiemy na temat tej wypowiedzi, ale nie reagujmy tak histerycznie. Próbujmy sobie przepracować też pewne rzeczy w historii. My generalnie reagujemy, nie wiem, dlaczego w naszym kraju jest newsem to, że 19 motocyklistów chce przejechać przez nasz kraj. To myślę, że dlatego tak reagują polskie władze i opinia publiczna, bo boją się jakiejś niepotrzebnej demonstracji, bo to są ludzie związani z Władimirem Putinem bardzo blisko, popierający także jego politykę. Dlatego. Proszę zobaczyć na nasze przetargi. Decydujemy się na system Patriot New Generation, który jest nam w stanie przynieść jakikolwiek pseudoobronę koło roku 2025. A cały czas mówimy o poczuciu zagrożenia i w żaden sposób... A co ma system Patriot do sytuacji tu i teraz, dziś na Ukrainie? Bo ja chciałam zrobić pewien wstęp, który jest bardzo ważny, a który pan prezydent cały czas gdzieś chowa, robiąc slogan bezpieczeństwo jako swój fundament kampanii. A to jest nieprawda, bo po pierwsze prezydent nam tego nie zapewni, bo w polityce zagranicznej dubluje rząd, to jest pierwsza rzecz, a po drugie musimy otwarcie Polakom powiedzieć, że zarówno helikoptery, karakale są niewyposażone w system samoobrony, przetarg dotyczący patriotów też leży na łopatkach, bo ani radar, ja dokończę, przepraszam, radar dookólny i sieciocentryczność też nie będzie nam dana. Poza tym nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę przed telewizorami, że okręty, które posiadamy, słynne Kobeny, które kupiliśmy 13 lat temu od Norwegów, nie jesteśmy w stanie nigdzie na świecie już kupić do nich części zamiennych. To o co my krzyczymy i gdzie machamy z szabelką, jak nie jesteśmy w stanie nawet sobie zapewnić podstawowej poczucia bezpieczeństwa w kraju? Dużo to gdzie pani, jest to bezpieczeństwo? Dużo pani rozmawia chyba ostatnio z Januszem Zemkę, byłem wiceministrem obrony, zresztą bardzo dobrym specjalistą od tych spraw. No i słuchajcie, no ja wam się podoba pani Magdalena Ogórek. No mi się podoba bardzo. Bardzo, jest bardzo atrakcyjną kobietą, będę to mówił, będę to powtarzał za każdym jednym razem, jak to kogoś mnie zapyta, co myślę o pani Magdalenie Ogórek, będę mówił, że jest atrakcyjna, inteligentną kobietą i naprawdę może nie w tych wyborach, ale w następnych wyborach jak najbardziej, jeżeli będzie trwała przy tym, żeby tym prezydentem być naszego kraju, to uważam, że bardzo ma duże szanse, ale no niestety jeszcze nie w tych wyborach. Bardzo mnie zaskoczyła po prostu jej wiedza na temat wojskowości i tych całych zamówień na ten całe tamte śmigłowce, czy tamte balony, czy tamte paralotnie. Nie mam żadnego pojęcia w ogóle, co tam polski rząd w ogóle chce kupić, ale naprawdę wiedzę ma i chwała jej naprawdę za to. No i tyle, słuchajcie. Tak jeszcze na koniec puszczę wam taką już ostatnią jej odpowiedź na pytanie dotyczące dokładnie Rosjan, a dokładnie pana Putina, ta jego wojna, ta polityka wojenna i tak dalej. Dziennikarz jej tutaj zadał pewne pytanie i zobaczcie sami tak na koniec, czy dostaliście satysfakcjonującą odpowiedź od pani Magdaleny Ogórek. Bardzo mnie ona rozbawiła i po prostu... Ta jej odpowiedź zafundowała mi po prostu zajebistą noc, a jest dokładnie druga w nocy i z pewnością będę wspominał tą odpowiedź jeszcze bardzo, bardzo długo. Pozdrawiam was serdecznie, zapraszam na mój kanał, komentujcie, piszcie, ogólnie róbcie co chcecie, jesteście wolnymi ludźmi i głosujcie na tych, na których naprawdę, naprawdę warto. Pozdrawiam, pa, trzymajcie się. Zastosować. A wracając jeszcze do Putina i do Kremla. Tak. Znaczy pani mówi rozmawiać, ale o czym rozmawiać? Jak rozmawiać? Jechać i rozmawiać? Właśnie pani powiedziałam, o rolnikach przede wszystkim. Pani Magdaleno, czyli nie wycofuje się pani, kończąc naszą rozmowę, nie wycofuje się pani z wyborów, będzie pani do 10 maja absolutnie walczyć o dobre. Jestem coraz silniejsza. Jest pani coraz silniejsza. I ma pani coraz większą determinację, jak rozumiem. Oczywiście. A